Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami, rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii składzą grzechy nasze. Moi drodzy, dzisiaj rozważamy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, dobrym pasterzu. Ja jestem dobrym pasterzem. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, miały je w obfitości, mówi do nas Jezus. Kiedy mówimy o pasterzu, pewnie myślimy o naszej rzeczywistości tutaj w Polsce. U nas pastwiska są szerokie, trawy dużo, w latem, wiosną. Raczej nie ma terenów górskich tutaj, gdzie my mieszkamy. Ale kochani, żeby lepiej zrozumieć tą Ewangelię, to dobrze uzmysłowić sobie te realia pasterza w Izraelu, tam gdzie żył Jezus Chrystus. Wtedy lepiej zrozumiemy tą Ewangelię. Otóż pewien kapłan, który był w Izraelu, opowiadał, że jak to wygląda właśnie z pasterzem i z owcami. Otóż tam, żeby znaleźć pastwisko, znaleźć trawę, trzeba nieraz przemierzyć wiele kilometrów, trzeba przemierzyć takie miejsca skaliste, gdzie są skały, ciernie, krzaki takie suche z kolcami. Ale to przejście, ta droga jest często bardzo wąska w skałach. Tam nie da się, żeby szedł jeden człowiek obok drugiego. Trzeba iść jeden za drugim. I on opowiadał, że właśnie tam jest taki zwyczaj, że na początku idzie pasterz, a za tym pasterzem idą owce. Tak to wygląda. Na początku idzie ta najważniejsza, pierwsza owca w tym stadzie i później za nią następne i następne. Jedna za drugą. Nie tak jak u nas, że to u nas tak widzimy stado, cały owiec. Natomiast tam owce idą jedna za drugą. I ufają pasterzowi, że pasterz wie, gdzie są dobre pastwiska. Pasterz zna drogę. Idą za nim. I tu już, kochani, może teraz troszkę lepiej tą Ewangelię będziemy widzieć, że Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem, jestem bramą owiec. Owce słuchają jego głosu, dobrego pasterza. On woła swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Staje na ich czele, one zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. No więc właśnie tutaj chodzi o całe nasze życie. Że Jezus Chrystus jako pierwszy przeszedł i pokazał nam drogę do zbawienia, do życia wiecznego, do domu Ojca Niebieskiego. On stanął jako pierwszy. Jestem drogą, prawdą i życiem.
On jako pierwszy wskazuje nam drogę, jak przejść to życie, jak żyć, żeby osiągnąć zbawienie, osiągnąć życie wieczne. Moi drodzy, i co możemy zobaczyć w życiu Jezusa? Wszystkim Jezus pokazuje nam, że tą drogą do Boga jest miłość. Miłość Boga i miłość drugiego człowieka. Kochani, ta miłość wyraża się rzeczywiście w takiej ufnej modlitwie, wytrwałej modlitwie, poświęcaniu czasu na modlitwę, tak czynił Jezus też. Ta miłość wyraża się w posłuszeństwie Bogu, Jego przykazaniom, prawu. Ta miłość wyraża się w służbie drugiemu człowiekowi, często choremu, poranionemu, tak jak czynił to Jezus. I ta miłość wreszcie wyraża się też w cierpieniu, takim w cierpieniu ofiarowanym z miłości do Boga, w pokoju, w cierpliwości. Tak to Jezus przeszedł, to jest ta brama, to jest ta droga. Jezus też cierpiał. Kochani, kiedy my cierpimy, kiedy nas spotyka nieszczęście, to koncentrujemy się na sobie i widzimy, dlaczego Pan Bóg mnie tak karze, Pan Bóg gdzieś tam jest daleko w niebie, pewnie mnie nie rozumie. Kochani, to właśnie Jezus wziął krzyż jako pierwszy i to sam, będąc niewinny, bez grzechu, krzyż naszych słabości, grzechów, pod krzyżem upadał, nad krzyżu umarł. To jest ta droga, którą też przeszedł jako pierwszy i mówi, że Jego owce idą za Nim, znają Jego głos i wiedzą, że ich nie opuści. I te owce wiedzą, mają zaufanie do pasterza, że On zna tą drogę, zna to przejście do Królestwa Niebieskiego. Dlatego jesteśmy zaproszeni dzisiaj, żebyśmy szli za naszym pasterzem, żebyśmy też trwali w tej miłości do Niego, w takim posłuszeństwie, zaufaniu do Niego. On jest tym dobrym pasterzem, który prowadzi nas do pokoju, do uzdrowienia duchowego, uzdrowienia naszych serc i prowadzi nas do relacji z Ojcem Niebieskim, do Królestwa Niebieskiego. Pani, ale ta dzisiejsza Ewangelia z Ewangelii świętego Jana z rozdziału 10. Dalszy ciąg jeszcze ma taki, który dzisiaj tutaj nie był przeczytany, ale w Ewangelii jeszcze jest takie słowo dalsze. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. W tym widzimy miłość Boga do nas, że dał swojego Syna, że dał Jezus swoje życie za nas, z miłości do nas, abyśmy my mieli życie wieczne. I kochani, nasze życie to jest taka droga. Droga i to przeszli również, tą drogę przeszli Izraelici z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I moi drodzy, w tej drodze Izraelitów na pustyni ludzie się buntowali przeciwko Bogu, bo było im źle, było im trudno. Ale tam też ich prowadził Jezus, ich prowadził Bóg do Ziemi Obiecanej. I kiedy ludzie się buntowali, Bóg zesłał na nich węże o jadzie palącym. Moi drodzy, to też myślę, że możemy dzisiaj tak zobaczyć w naszym życiu, w naszej drodze, którą pokonujemy, że my też spotykamy w cudzysłowie te węże o jadzie palących. Też jesteśmy ranieni. My sami nawzajem się ranimy. Zobaczmy, ile dzisiaj w świecie, ile też w rodzinach, w miejscach pracy, w szkole, takiej agresji, niepokoju, raniących słów. Mąż rani żonę, żona męża, rodzice dzieci ranią. Słowa wypowiadane często w jakichś emocjach, w gniewie, w złości, one ranią. One są jakąś taką trucizną dla drugiego człowieka. Ten drugi człowiek tak zamyka się w sobie. Jest jakiś niespokojny wtedy, taki zraniony, dotknięty. Później trudno te relacje uzdrowić. To dzisiaj, kochani, też jest obecne. To też ta trucizna gdzieś tak wchodzi w serca człowieka. Jakiś lęk, niepokój, problemy. Tego jest dużo. I kochani, zobaczmy. Wtedy Bóg dał Izraelitom lekarstwo. Otóż powiedział do Mojżesza: Mojżeszu,
uczyń węża miedzianego, napalu go, niech będzie wywyższony nad Izraelem. Kto spojrzy na tego węża, a ukąszony, kto spojrzy na tego węża, będzie uzdrowiony. Kochani, dzisiaj dla nas ratunkiem, nadzieją, zbawieniem jest Jezus Chrystus. To już była zapowiedź wtedy też Jezusa Chrystusa. I dzisiaj też dla nas ratunkiem jest Jezus. On też został wywyższony na krzyżu. I jesteśmy do tego zachęceni, żeby patrzeć na Jezusa. Patrzeć, widzieć Go, adorować Go. Również Jego rany, Jego cierpienie. Jezus mówi do świętej siostry Faustyny: pół godziny adoracji, rozważania mojej męki przyniesie Ci więcej łaski, żebyś pół roku się biczowała. Czyli Jezus zachęca nas, żebyśmy Go poznawali, Jego miłość, również przez to Jego cierpienie. I kochani, my często poranieni tak właśnie, w sercu gdzieś jesteśmy ogarniani przez takie emocje negatywne. Często w sercu żyjemy jakimś osądem, osądzamy kogoś, krytykujemy. To jakby taki mechanizm się pojawia w naszym sercu. Czy żyjemy jakąś niepokojem, lękiem, czy w ogóle żyjemy problemami. Tak często bywa, że adorujemy w sercu problemy. Zobaczmy, nasz umysł ciągle nam coś dostarcza, jakieś problemy, żyjemy problemami. A nie jesteśmy po to, żeby adorować problemy. Jesteśmy po to, żeby adorować Jezusa Chrystusa. I dlatego ratunkiem dla nas jest Jezus Chrystus. Zobaczmy w Ewangelii, ludzie też mieli problemy. Tam byli chorzy i opętani, ale oni nie byli bezczynni. Oni wołali do Jezusa: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus, zmiłuj się nade mną. I kochani, my też jesteśmy zaproszeni dzisiaj, żebyśmy nie byli bezczynni, tylko też można wołać do Jezusa, żebyśmy wołali do Jezusa. To jest taki zwyczaj właśnie pierwszych chrześcijan, takiej modlitwy jezusowej. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, czy nade mną grzesznikiem. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną. I Pismo Święte mówi, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony, będzie uzdrowiony, oczyszczony. I nie dano ludziom w innym imieniu zbawienia, tylko właśnie w Jezusie Chrystusie. I w tym imieniu jest zbawienie, w tym imieniu jest moc, jest nasze ocalenie. Dlatego bądźmy aktywni, szukajmy, prośmy Jezusa o pomoc. Ci ludzie, którzy wołali do Jezusa w Ewangelii, Jezus przychodził, zatrzymywał się. Co chcesz, żebym Ci uczynił? Tak? No i ludzie mówili, o co chodzi, jakie problemy mają w życiu. Jezus odpowiada, według Twojej wiary niech Ci się stanie. Zobaczmy, to jest ważne, wiara w Jezusa Chrystusa, ufność w Jego miłość, miłosierdzie. Według Twojej wiary Ci czynię, tak jak Ty wierzysz, niech Ci się stanie. Jezus przychodzi, jeżeli wołamy, wytrwale, cierpliwie przychodzi, dotyka naszych serc. Leczy rany naszych serc, leczy zranienia, leczy tą truciznę dzisiaj tego świata, może emocji, tych osądów, tej złości, którą często jesteśmy ranieni. Jezus przynosi pokój, miłość, cierpliwość, łagodność. To jest jak rosa na spękaną, suchą ziemię. Rosa Bożej miłości, Bożego pokoju. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz słucha swoich owiec, słyszy, co się dzieje w stadzie, jaki jest problem. Jestem dobrym pasterzem. Daję swoje życie za moje owce, mówi Jezus. Bo tak was kocham, tak ciebie kocham. Tylko wołaj do mnie, proś mnie o pomoc. Nie bądź bezczynny. Nie bądź jak głuchoniemy, ale niech twój serce, umysł angażuje się to wołanie do Jezusa. A Jezus przychodzi, słyszy. Wszystko słyszy, każdą myśl, każde słowo, które mówisz, słyszy. I uzdrawia, daje pokój, przebaczenie.